Witam. Jak wiecie, doczekałem się kolejnej ikry z Tulisony Festiwum. Jak widzicie, rybki z tego faktu są niesamowicie szczęśliwe. Zobaczcie na te przepiękne, uśmiechnięte mordki, radosne od ucha do ucha, o ile one mają uszy. Fajne są te ich, słuchajcie, pyszczki, nie? Takie dwa ciemne dołeczki gdzieś tam w środku w pysku i ten taki podkreślony pysk od spodu. No, wygląda to jak to taka totalna emotka, uśmieszek. No, coś niesamowitego. Tu słuchajcie, pierwszy dzień po złożeniu ikry, przez pierwszy dzień jeszcze samiczka cały czas towarzyszyła samcowi. To wyżej to samiczka, to niżej to samiec, to jest właśnie samiec. Zobaczcie, jakie ma fajne wąsiska, a jak sobie fajnie dba o tą ikrę. Jakoś tak dziwnie, słuchajcie, zazwyczaj to było tak, że ikra złożona i samicy nie ma, a tu samiczka towarzyszyła samcowi jeszcze przez cały następny dzień. Piękna sprawa, naprawdę coś fantastycznego. Przez jakiś czas te strójsony nie składały ikry, blisko przez miesiąc, a powinny co najmniej co 2 tygodnie chyba składać. Taka była przynajmniej przerwa między pierwszą a drugą ikrą, ale to chyba dlatego, że samce nie były w stanie ustalić, który z nich ma tą ikrę złożyć. Tutaj przed tym złożeniem też odbyła się bardzo porządna bitwa, którą Wam zresztą pokazałem. A tu zobaczcie, mały waben muster wyszedł akurat z groty, samiec odchował ikrę i już ma kolejną. Także tam samiczka z samcem nie próżnują. No a te tutaj chwilę trzeba było na nie poczekać. Ale ikra jest, samce ustaliły w końcu między sobą, no, który będzie towarzyszył samicy w składaniu tej ikry. Jak się okazało, to mniejszy samiec. No tamten jest blisko, słuchajcie, o całą głowę większy, nie? Także dziwię się, że akurat ten wygrywa. No ale jak to mówią, mały, ale wariat. Nieważne, ważne, że ikra jest. Słuchajcie, pokazywałem Wam też, że zbudowałem coś w formie klatki, tak żeby otoczyć samca razem ikrą i ochronić go przed innymi rybami, zwłaszcza przed samcem akary, który jest dosyć duży i waleczny, no i przed innymi zbrojnikami. I dzisiaj Wam opowiem, czy ten patent się sprawdził. A tak, zobaczcie, wygląda to. 4. dnia, samiec dalej w klatce, nic mu nie przeszkadza, nic tu nie wpłynęło, nic go nie niepokoi. Ikra rozwija się prawidłowo. Świetny patent, powiem szczerze, polecam. Nawet na jakąś ikrę złożoną gdzieś na szybie kirysków, jakbyście chcieli odchować, koszyk taki zbudować, na te czyściki magnetyczne przymocować i zobaczcie, pięknie samiec jest izolowany, pilnuje sobie. Ja jeszcze się zastanawiam, czy nawet jak nie spróbować sobie z jakąś ikrą, nie wiem, skalarów, po prostu nie zamknąć jej w takim koszyku, tak żeby jej nic nie zjadło. No i ciekawy jestem, rodzice pewnie by to widzieli, wachlowali, a to pewnie byłby ciekawy patent. Muszę coś takiego zrobić, taki koszyk na liścia założyć i zostawić w głównym akwarium. Zobaczymy wtedy, czy rodzice zjedzą maluchy, czy je odchowają. No te maluchy, które się odczepią od liścia, pewnie zostaną zjedzone, ale niektóre może zostaną na liściu. Trzeba będzie przeprowadzić taki eksperyment. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. A my teraz zróbmy sobie makro. Przepiękne ujęcia, słuchajcie, z makro. Bardzo dużo ikry jest w ogóle. W porównaniu do tych pierwszej i drugiej, które było złożone, to jest chyba z 2 razy tyle. Ja naliczyłem chyba 84 albo 85 jajeczek, już dokładnie nie pamiętam. Kilka jajeczek było też luźnych, spadło gdzieś tam na ziemię, przykleiło się do jakichś liści. Oczywiście zobaczyłem to dopiero rano, chciałem je zebrać, ale jak już zapaliłem światło i pomyślałem, czym to zrobić, to zaopiekował się tym już samiec akary i niestety nic się już nie udało uratować. A to pamiętacie, było takie fajne nagranie, gdzie pokazywałem, kiedy, jak ja nagrywam dla Was filmy. I to, słuchajcie, właśnie to nagranie pochodzi z tamtego filmu. Takie piękne makro, takie fajne przybliżenie i zobaczcie, jak one się cudownie tam w środku ruszają. No przepiękna sprawa. A to dopiero jest 4. dzień tej ikry, tak? A już widać tam piękne smoki jeszcze z takim wielkim woreczkiem żółtkowym. No i z każdym dniem już będzie coraz mniejszy. 5. dzień. Coraz więcej czarnego, coraz fajniejsze te smoki w środku i również piękne makro, normalnie najlepsze ujęcia na świecie, jak na przedniej szybie jest złożone, no aż po prostu się prosi o to, żeby mieć porządny obiektyw i wspaniale to dla Was nakręcać. To są chwile naprawdę, które przysparzają sporo, sporo radości. No jak widzicie, jest wszystko w porządku, samiec czuje się tutaj całkowicie bezpieczny, ta klatka naprawdę się sprawdza. Powiem szczerze, że tak się zastanawiałem nad tym patentem, ale tak, nic nam nie wpłynęło. Bodajże chyba raz wpłynął jeden kirysek Aspidora spoecilus, a tak poza tym to nic nam się nie dostało. Żadne ryby nawet nie próbowały się do tego zbliżyć. Samiec miał naprawdę ciszę i spokój, mógł sobie bezproblemowo, słuchajcie, odchować tą ikrę. Jak widzicie, cały czas potężnie wachluje. To jest przyspieszenie oczywiście, to tutaj teraz oglądamy, zresztą możemy zobaczyć tam
z tyłu coś pływa. To tylko, żeby was nie zanudzić. No ale widzicie, że ten samiec siedzi i cały czas pracuje. On nie przestaje w ogóle wachlować tej ikry. Następnego dnia, 6, postanowiłem zmienić kotnik, ponieważ wiedziałem, że rybki będą się wykluwać, a przez tamte duże otwory to no, nie ma szans byłoby je zatrzymać. One wszystkie by wypłynęły, by się rozeszły po całym akwarium. Pierwotnie w ogóle nawet nie planowałem tego, żeby tą ikrę odchowywać, ale no, parę osób mnie bardzo o to prosiło, żebym spróbował, bo podobno nie jest to wcale łatwe. No więc ja postanowiłem zmienić kotnik na no, taki, w którym, z którego te maluchy po prostu nie uciekną, do którego też się nic nie dostanie. Widzicie, tam patyczkę sprawdzam, czy nie ma jakichś tam prześwitów, czy bardzo dobrze dolega. Bardzo dobrze dolegał, słuchajcie. Cały zamysł tej sytuacji miał na celu to, żeby po prostu te maluchy nie rozpłynęły się po całym zbiorniku, tylko po prostu wszystkie zostały w tym kotniku. Ja liczyłem na to, że one się tutaj po prostu wylędą, rozejdą, tam usiądą sobie tam gdzieś na tych ściankach, czy też po prostu opadną na dno i będą tam konsumować sobie ten woreczek do samego końca. No tak słyszałem właśnie od znajomych, że właśnie po 6 dniu zaczynają się już te maluchy wykluwać, więc trzeba było reagować dokładnie 6 dnia, to już jest wieczór, więc no, przez noc i przez następny dzień już liczyłem na to, że maluchy się będą wykluwać. Widzimy przepiękne te smoki. Poprzednim razem właśnie ikra była pilnowana przez samca 6 dni. I po w sumie nocy z dnia 6 na 7, kiedy ja liczyłem, że będą się wykluwać, ikra znikła, samiec znikł, jajek nie było, nawet skorupek nie było i w sumie nie wiem, co się stało. Po powrocie z pracy po prostu zostałem, no nic, pustkę na szybie, śladu w ogóle nie było, więc nie wiem, czy coś to zjadło, czy się wykluły i rozeszły i wszystko je zjadło. W każdym razie, słuchajcie, założyłem teraz taki kotnik. Jedyny mankament, jaki się stał, to to, że niestety samiec uciekł. Tak. A to już jest, słuchajcie, widok, jaki zastałem 7 dnia po powrocie z pracy. Ewidentnie, słuchajcie, zabrakło mi samca. Jak wam wcześniej pokazywałem, samiec opiekował się tą ikrą. On ją cały czas wachlował. W pysku sobie tam przerzucał, przewracał te jajeczka. Powiem szczerze, że ja częściowo zdawałem sobie sprawę z tego właśnie, że no, samiec jest potrzebny. Dlatego jak robiłem tą klatkę, zamknąłem tą ikrę właśnie z samcem. Bo wiedziałem, że nigdy no żaden opływ wody, żadne tam, nie wiem, bąbelkowanie czy cokolwiek, no nie zapiekuje się tak, no i krom jak rybka, tak, dlatego też bardzo często przy pielęgniczkach jest fajnie przełożyć samca, znaczy samiczka akurat, bo ona tam się samiczka opiekuje z ikrą, tak samo jak na przykład bardzo często zbrojnika się bierze z grotą samca, tak, i dopiero jak się maluchy wyklują, to się dopiero zabiera mu te maluchy, ale ikry jeszcze się go pozostawia. Tutaj, słuchajcie, popełniłem ten błąd, ponieważ liczyłem na to, że ikra jest już na takim etapie rozwoju, że już raczej się jej nic nie stanie. A tu zobaczcie, no wystarczyło dosłownie jeden dzień, nawet nie cały dzień, tak, no bo to już widać, że tu już trochę pleśnieje, coś musiało dużo wcześniej stać niż nie wiem, przed chwilą. Chociaż rano jeszcze tego nie widziałem, jak wychodziłem do pracy. Ja wychodzę do pracy przed 6 godziną, więc no jest ciemno, to niewiele widziałem, a wracam po 17, tak. Dodatkowo, słuchajcie, cała ta klatka jest umieszczona pod wylotem wody, tak, tam z filtra. No tu macie tą dyszę, przez którą właśnie wylatuje ta woda. Widzicie tam po korzeniach, że ta woda dosyć mocno się tutaj rusza. Więc przepływ wody jakiś w tej klatce jest. Na pewno nie jest duży, ponieważ akurat te przestrzenie w tej klatce nie są jakieś tam wielkie, no bo one mają przede wszystkim zapobiegać temu, żeby te rybki nam nie dostały się na zewnątrz. Ale jakiś tam jest. Ten ruch wody, podejrzewam, w środku też jakiś tam jest. No po tej piści, po tych korzeniach widać, że ta woda raczej po tej klatce sobie zawraca. No ja myślałem, że to ten etap rozwoju tej ikry plus to, że to jest pod tą dyszą, więc jakiś tam obie wody jest, wystarczy. A jak się okazało, zobaczcie, no nie wystarczyło. Praktycznie wszystkie maluchy się zepsuły. Wszystkie maluchy, no po prostu ikra cała spleśniała, nie? Co tutaj dużo, dużo, dużo gadać, tak? Na dole widzimy, leżą maluchy, które się wykluły, więc no nic, no słuchajcie, nie mam po prostu już ikry z trójsomy. Popełniłem błąd, bo mogłem na przykład, nie wiem, poczekać,
aż ten samiec wrócił. Ja wcześniej widziałem, znaczy wcześniej, później widziałem, jak już to wykonałem tą operację, że ten samiec jednak tam przypłynął. Po tym, jak się już uspokoiło, jak już tam nic nie robiłem. No i patrzał, co się dzieje, i być może jakbym, nie wiem, odchylił wtedy koszyk, wpuścił go z powrotem, to by się tą ikrą zaopiekował i być może to wszystko by się nie stało, byśmy dzisiaj widzieli tutaj samca w gromadzie 80 maluszków gdzieś tam po dnie pływających, a tymczasem po prostu mam całą zepsutą ikrę. To tylko pokazuje, słuchajcie, jak ważny jest no, samiec w etapie opieki nad ikrą, tak? Zawsze rybki, nawet skalarys, lepiej jest zostawić, słuchajcie, na te 3 dni tą ikrę z rodzicami, żeby oni ją odpilnowali, odchowali, i dopiero potem ją zabrać już na ten dzień, kiedy one się mają faktycznie wykluwać, no ale to też musi być pod jakimś tam opływem wody, pod jakimś tam prądem, pod jakimś powietrzem i tak dalej. No tutaj po prostu ja pozostawiłem tą ikrę samą sobie, no i widzicie, mogę teraz robić sobie takie piękne makro, ale niestety samych trupków, tak, bo no co tu gadać, no to są same trupki, tak. Tu na górze jeszcze te jajeczka, tam 2 czy 3, chyba nawet może 4, jakieś objawy w teorii, że jeszcze nie speśniały, no niby mają, ale no ja na to nie liczę, żeby cokolwiek się z nich już wykluło. Jak widzicie, tutaj już jest no, zgnilizna zaawansowana, widać, że już pleśnią porosło. Powiem szczerze, że bardzo szybko, tym bardziej, że widać, że niektórym tym rybkom no, te głowy wystają z tych jajek, czyli one próbowały się wykluć. Te, co leżą na dole, to na pewno się wykluły i po prostu od razu padły. Tak, no niestety. Następnym razem mam nadzieję, że rybki mi pozwolą, że będzie ten następny raz. I słuchajcie, że po prostu dadzą radę złożyć mi znowu ikrę i ja znowu spróbuję z tą klatką, tylko tym razem na koniec zostawię to samca. Tu widzicie na tym nagraniu te jajka na górze też się w ogóle nie ruszają. Jajka potem wszystkie po prostu usunąłem, żeby one po prostu, nie wiem, ryby ich nie zjadły, żeby nie nauczyły się po prostu jeść ikry. No i dobra, to na tyle z tego smutnego filmu. Mam nadzieję, że się Wam podobał, że podobały Wam się też zbliżenia. Zapraszam Was do wspierania mojego kanału. Do zobaczenia.